Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. Ej, proszę Państwa, jak widać, postanowiłem w końcu zabrać się za malowanie elewacji stacji. No i dobra. I tak chyba będzie dobrze. O, ale samoloty mi jakieś przyleciały. Zbieramy hajs kolejny. Oj, ale naciapciałem. Zbieramy hajs, słuchajcie, mam tutaj zatankować jeszcze przy okazji 10 samochodów w 7 minut, no nie wiem jak mi to tam pójdzie, no ale będę się starał. Tymczasem maluję sobie tutaj, samoloty trzeba skoczyć, zatankować. To może zróbmy to. Myjnia działa w najlepsze, 150 za mycie no, dostarcza, więc elegancko. No i ja nie muszę tego robić, więc to bardzo fajny, pasywny dochód. Dobra. Perfekt. No, perfekt to byłoby, jakbyś zapłacił kuźwa z 500 za ten litraż, który ci wlałem. No i paliwko mi się kończy. Natomiast kasy też za dużo nie ma. Także takie tu oto chocki klocki. Nie? No dobra, zobaczmy, co tutaj się wyprawia. Jakieś braki widzę, na składzie lotniska jakieś tylko kruasanty, a w magazynie nie ma nic. Tu papierochy, tego nie chcę ruszać, ale to możemy dać. Czy to coś, jakieś produkty premium? Nie, nic. Praska, no, prasę można tutaj wyłożyć, o, w ten sposób. Przekąsek brak. Napojów, no trochę jeszcze tam mam. Zabaweczek też trochę mam. O, tak mogę to wyłożyć i tutaj może po 5. A, zaraz. Byśmy zrobili to w ten oto sposób. No i dobra. Może być. Co tutaj się dzieje? Kto mi tu trąbi? Jakiś przymyjni gostek jest. To niech sobie tam siedzi. Natomiast my wracamy do malowania. Nie tak chciałem, synu. Wybierzmy tę farbę, to chyba ta była. No. Te tutaj pionowe belki ja zostawię, słuchajcie, białe. No tak, żeby było ciekawiej. A nie tak wszystko na brązowo. Dobra. Przy paliwie jeden klient, ale to... Zaraz go zatankuję, tylko... O, właśnie. A, to już dwóch klientów. I tak nie mam szansy zrobić tego challenge'a. No, panie władzo. Bo to dopiero dwa, natomiast 4,5 minuty niecałe zostało do końca, więc... Szczerze, tak średnio to widzę. Ale za to pomaluję ten stację, nie? Dobra. Jest ok. Tutaj, słuchajcie, jest coś takiego jak odkurzacz za 10 tysięcy. Także, no, powiem szczerze, ciekawa sprawa, jak to zobaczyłem. No i tak się zacząłem zastanawiać, czy to gra jest warta świeczki, nie? Żeby tyle pieniędzy wydawać. Oho, już mi poszli odpoczywać. Cholerne robociążki. Dobra, czekajcie, bo... Mam tu klientkę. Dawno nie obsługiwałem, to obsłużmy. A tym bardziej, że pani dwa produkty tutaj ma. No wiem, że super. Ale jedną rzecz jeszcze chciałbym sprawdzić, ponieważ... tu gdzieś... O! Wy zwróciliście mi uwagę w komentarzach na dodatek jeszcze Party Time. To jest bezpłatny dodatek, słuchajcie. Natomiast myślę, że można byłoby to zorganizować tutaj, takie stoisko z lodami, miejsce imprez za 900, czemu nie?
Okej. Okay. It's party time, dobra. I co mi to dało? Czekajcie, co mi to dało? Zaraz zobaczymy. Że niby coś tutaj, tak? Lewy przycisk myszy, by użyć. No i co to się wydarzyło? Nie wiem, o co tu chodzi. Zatankowane samochody. Dlaczego to wyzerowało się? Cholera. Ale jazzy. No nic, dobra. Ciśniemy dalej. Tam ktoś w garażu jest, ale kolejka. Tysiąc 1200. Nowe stoisko z lodami, 4 nowe smaki lodów, mały wafelek do lodów. Okej. Okay. Ale to moment, bo kuźwa. To może sobie zrobimy tam przy okazji któregoś razu. Bo tutaj ja widzę, że też kosztowne rzeczy są. Dobra, Ninka, chodź na kasę. Ricardo, ty idziesz naprawiać auta. Ty się sobie dobrze radzisz rzeczywiście. I George, chodź sprzątać. Posprzątaj, ładnie. Ja mam jakieś samoloty. A czy mi starczy paliwa? Oj, 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 może być problem. Szybciutko zamówimy paliwko na lotnisko. Tyle jedynie. Nie wiem, czy to 83 litry to starczy, żeby tę panią zalać. A, tak. Okej. Okay. No dobra, ale teraz to mi zostało 32 litry. To wolę już poczekać. Może się akurat uda. Tam cysterna już jedzie. To żeby po prostu zaczął tankować i dalej już sobie poradzimy. Tak myślę. Hono, hono. Szybciutko, bo mi zaraz samolot odleci. Jakbyś tak troszeczkę sprężył się, to byłoby fajnie. No, dzień dobry, dzień dobry. Ja wiem, że to by się nie spieszy. Czy to dziewczyna przy... A nie. Nie było tematu. Coś się zacięło, słuchajcie. Nie... Ja tankowałem samochody, a tutaj niestety nic się nie zaliczało, więc nie wiadomo, o co chodzi. Dobra. I Gostek niech sobie tutaj wlewa. A my w tym czasie możemy przeskoczyć do tego kolejnego samolotu. Dobra, i zalejmy panią. Proszę bardzo. Za dużo do tego paliwa tutaj nie będzie, bo tam 500 litrów zamówiłem jedynie, ale to ze względu na koszty, nie? Proszę uprzejmie. No i dobra. Można by malować dalej. Co by to ładnie wyglądało. To był ten kolorek. Co to tak wali? No i tam można zbierać pieniądze na te lodziare, lodziarnie, na lodziare. To sugerowaliście też w komentarze, żeby to zrobić, no to niech i tak będzie. Może nawet w tym odcinku uda się to ogarnąć, zobaczymy. Ale malowanko must have. Później to już w celu odnowienia jakby tej farby. Już z usług malarza będziemy korzystać, ale no, jednak sami musimy to zrobić na początku. O, już proszę Państwa, coś gardło siada, niestety. Przerwa jakaś by się przydała, nie? O, George, myślałem, że nie przyjdziesz, nie posprzątasz tego. Nawet nie chcę wiedzieć, co to było. O, mistrzuniu. Dobra. I w sumie jeszcze tylko ta strona mi została i będzie gitara. Oj.
O, ciekawy jestem, bo ja tam kleksa zrobiłem, nie? I pytanie brzmi, czy George to posprzątał? Czy to już ja bym musiał? Dobra. To właśnie takie rzeczy to dobrze się robi, jak już ta stacja jest rozbudowana, słuchajcie, bo nie trzeba pierdylion razy ogarniać tego tematu, tylko rasa dobrze i elegancko. Dobra, tu jeszcze góra. Aha, bo tutaj to też malujemy, tak? Zapomniało mi się, że dach też by wypadało. Tylko teraz pytanie, na jaki kolor ten dach machnąć? A, jeszcze tutaj. Na jaki kolor ten dach machnąć? No wiesz ty co, no naprawdę. Jakoś po tej stronie tylko te kleksy walę. No dobrze. Może tam przy tym paliwko poczekają chwilę. Ja bym sobie tutaj to maźnął już tak do końca prawie. No i możemy ich zatankować. No dobrze. Co tu się wyprawia? Proszę uprzejmie. Tankujemy. No wiem, że great job. No, wiem. Ja naprawdę mam świadomość tego, że jestem w tym dobry. Grunt to szczerość, nie? I skromność. Dajmy ten biały kolor, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Aha, no to wiem tyle co i wcześniej. No dobrze. To może tu coś więcej będzie widać. O, panie. Tak ty mnie robisz tutaj. Dobra, jak to wygląda z tym białym dachem? A niech będzie. Co ja tam się będę przejmował tym? Czy po drugiej stronie ten dach też jest omalowany? Też jest omalowany. No to gitarka. Już takie malowanie całej stacji, drodzy państwo. Ciekawa sprawa. Teraz tak. Jak to wygląda... Aha, tutaj... A, czyli to już jest koniec. Dobra. To znaczy koniec. Koniec jak koniec, ale... tu jeszcze. Tu jeszcze maźniemy. Oj, 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 oj. No. O, super chruper. Dobra. Te kolumny w sumie też by można było na biało. Czemu nie? Jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, która nas tutaj czeka, jeżeli chodzi o malowanie oczywiście, to będzie malowanie garażu, ale to dopiero po jego rozbudowie. Jak na razie to zostaje tak, jak jest. Natomiast później, żeby to się, wiecie, komponowało, wszystko ładnie wyglądało, to później sobie to maźniemy. Czy te słupki, oni niech chwilowo tutaj stoją, nic im się nie stanie, nie ma żadnego wyzwania, więc ja mogę sobie tutaj ładnie to ogarnąć. Oczywiście kasa się zbiera, no żeby tam można było dalej ogarniać temat, nie? Tylko ja za bardzo nie rozumiem, słuchajcie, w przypadku tej lodziarni, bo tutaj jeszcze tak się nad tym zastanawiam, po co ten włącznik tam jest, nie? Dobra, zatankujmy, towarzystwo. Mhm, oczywiście. No, super chruper. Nie rozumiem tutaj, o co to chodzi z tym, nie? It's party time. Ciekawe. Teraz z którą stronę to ma działać niby? Niby tak? Czy że niby tak? To napiszcie w komentarzach, jakbyście mogli. Dobra, co tu się dzieje? Oczywiście, kurde, śmieci się walają, George, ślepa pała, nic. Nic nie ogarnia. Dobra, nie tędy. A,
Tej butelki też nie wziął, a ona to już wisi i wisi. Dobra, zobaczmy. Ulepszenia. Party time. Miejsce imprez. Ok. Dwa nowe automaty z czasu na imprezę. Okay, to 1700. A tutaj nowe stoisko z lodami, cztery nowe smaki lodów, mały wafelek do lodów. No dobra, zróbmy to. Okej. No dobra, czyli lodziarnię tam byśmy mieli. Może chodźmy tutaj, zobaczmy, o co to chodzi. Ja mogę obsługiwać. Ice cream spot. Dobra, przytrzymaj lewy shift, by sprawdzić zamówienie klienta. Umieść odpowiedni rozmiar wafelka do lodów, mały, średni lub duży, w uchwycie na wafelki po prawej stronie. Na poziomie pierwszym dostępny jest tylko mały. Klient może poprosić o kilka lodów i gałek w jednym zamówieniu. Wybierz smak lodów i naciśnij lewy przycisk myszy, by użyć gałkownicy. Przesuń myszkę w dół, aby nabrać lody do gałkownicy. Naciśnij lewy przycisk myszy, by umieścić gałkę na wybranym wafelku. Naciśnij spację, by upuścić i potwierdzić umieszczenie gałki lodów w wafelku. Ok, jeśli gałka jest brudna, to przygotowanie lodów może skończyć się na kilku próbach, dobra, naciśnij lewy przycisk myszy na dzwonek, by zadzwonić dzwonkiem i wydać zamówienie klienta po jego zrealizowaniu. Naciśnij R, by wyrzucić wafelek do lodów, jeśli pomylisz się przy przygotowaniu zamówienia dla klienta. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, by wyczyścić gałkownicę do lodów, gdy nie trzymasz wafelka do lodów w uchwycie na wafelki. Uzupełnianie zapasów różnych smaków lodów odbywa się poprzez zakładkę dostawy w komputerze. Okej, no dobra. To chyba musimy coś zamówić, nie? Jakieś tam wafeleczki. Ciekawy jestem, ile my jesteśmy w stanie na tym zarobić, nie? No, have a nice day to you too, spadłowa. Dostawa. O, lody. Coś nowego. Dobra. Teraz tak, poziom pierwszy. Truskawki. A wafelki? Kocie łby. O, ty panie. Takie rzeczy. $24 za taki bemar. Zielone jabłuszko. Czekolada. Wanilia. Okej. Okay. Gdzie te cholerne wafelki są, kuźwa? No dobra, no zamówmy. O, ciekawa sprawa. A tutaj w produktach coś będzie? Lody. A to nie takie. Osiągnięcie odblokowane. No dobra. O cholera, wycieczka. No ale dobra, to sobie tam Nina chyba poradzi. Pani tutaj jest, no dobrze. Teraz tak. Co my tutaj możemy zrobić? Jak to wygląda? Ej no, kuźwa. Pani by chciała. Mały wafelek. Dobra, a tutaj... Cholera. Mały wafelek. I to będzie tak, wanilia i truskawka. Dobra, pierwszy raz robimy. Kuźwa, jak to było? Lewy shift, dobra, ryby wyrzucić wafelek, naciśnij... panie, to już jest... A truskawka? Kuźwa ty, co tu się dzieje? Jak to zrobić? Naciśnij lewy przycisk myszy, by tego, okej. Okay. Cholera. Dawaj żeś to. A, dobra, okej. Okay. Teraz co? Upuść gałkę. Gałku działajesz? Co ja zrobiłem? No nie tak chciałem. Oj, zaraz mi się skończą te lodziki. Naciśnij spację, by upuścić gałkę. No bardzo bym chciał.
Uźwa. Synu. Ale teraz akurat wszyscy na lody, kuźwa. Pokaż mi to te, jeszcze raz. Umieść odpowiedni rozmiar wafelka do lodu, bla bla bla, w uchwycie, dobra. Klient może poprosić. Wybierz smak lodów, naciśnij lewy przycisk myszy, by użyć gałkownicy. Przesuń myszkę w dół, by nabrać lody, dobra. Naciśnij lewy przycisk myszy, by umieścić gałkę na wybranym wafelku. No to kuźwa, przecież to robię. Ruwo. A, okej, okay, dobra. Jest. Jesus. Dobra. Jest. I teraz, jak to się tam... Dzwonek zadzwoń. Ja pierdziule, ty spadam stąd, kuźwa ty. Sami se róbcie loda. Kuźwa ty. Ale mnie podkusiło, cholera, by te lodziarę kupić, no. Co tu się... Ja cię kręcę, no tutaj... Dzięki, żeście pomogli, pracownicy. Naprawdę jesteście kochani, kuźwa. Naprawdę, cud mi tej orzeszki, po prostu nic. No właśnie. Tylko takie chocki klocki. Rób loda. Dobra. Jasiu. Chodź tu sprzątać, albo... No chodź, posprzątaj, o. A ty, Sylwia, z racji faktu, że już się wybierasz na emeryturę, będziesz robić loda. O. I gitara. No dobra. Myślę, że sprawiedliwie rozdzieliłem tutaj obowiązki. Niech dziewczyna też ma coś od życia. Dobra, a my niestety wracamy do... tego, co kiedyś robiliśmy, a mianowicie właśnie do warsztatu. Potrzebuję tutaj jeszcze części zamówić, bo widzę, że się cholera zesrało. I 20 bym tych opon chciał, bo dobra cena jest. I na razie tyle. I sru. A tam mamy, o właśnie, dostawę. Ten się wmonto... Jezus kochany, matko boża. Co wariat normalnie. Ale głęboko pojechał. Nowy dostawca, bo to do... od lodów, nie? Jezus, jakiś szaleniec. Ja już tu poczekam na resztę, nie? Ty staranował mi bramę, skubany. 7 osób przy stanowisku z lodami. Teraz tak, tutaj jeszcze do tankowania są samochody znowu. Dawaj, synu, się grzebiesz, kuźwa. Szkoda, że więcej, że większej ilości pracowników nie można zatrudnić. To by zdecydowanie pomogło. Ja widzę, że on na spacerek wyjechał tym ciężarówką. Piszuniu. Przecież ja nie mam czasu. A, tam jeszcze jeden. A nie, tamten się oddala. Dobra, to ten lodziarz. Dobra. Elegancko. Do widzenia, panu. No i dobrze. Słuchajcie, no ja teraz będę musiał tutaj popracować troszeczkę z tą panią. A widać, że ta pani gotowa jest na wszystko. Także państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się lodziki podobają. Ja się za to nie biorę. Mam to głęboko w poważaniu. Sylwia niech robi lody. Natomiast co, wy zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.